Drodzy Państwo, po wielu tygodniach przerwy nareszcie nadchodzi moment, kiedy będziemy mogli ponownie gościć Państwa na naszej pływalni. Basen według specjalistów jest środowiskiem całkowicie bezpiecznym i poprzez wodę nie ma ryzyka zarażenia koronawirusem. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby Państwa pobyt na naszej pływalni był nie tylko przyjemny, ale i bezpieczny. Stale prowadzimy uzdatnianie naszej wody basenowej i dzięki czemu niemal w 100% eliminujemy czynniki chorobotwórcze, takie jak bakterie, wirusy, glony. Wszystkie pomieszczenia i powierzchnie są także na bieżąco dezynfekowane, będą dezynfekowane jeszcze znacznie częściej zgodnie z nowymi wytycznymi. Stale także prowadzimy badania naszej wody pod kontrolnym okiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W nowym reżimie sanitarnym musimy pamiętać przede wszystkim o zachowaniu dystansu społecznego, a także o środkach ochrony indywidualnej, o obowiązkowej dezynfekcji rąk w momencie wejścia na obiekt, o konieczności noszenia maseczek. Maseczkę będą Państwo mogli zdjąć dopiero za linią kas w przebieralni, a potem po skończonej kąpieli należy ponownie założyć ją na siebie. Czepek także pozostaje obowiązkowy w dalszym stopniu. Nowe wytyczne niestety mocno ograniczają ilość osób, która może w jednym czasie przebywać na naszej pływalni. Jeżeli chodzi o basen sportowy, są to 4 osoby na jeden tor. W saunach i w jacuzzi może przebywać tylko jedna osoba, natomiast w basenie rekreacyjnym do 8 osób. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy przychodzą osoby, które wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe. Nasza grota solna, grota śnieżna niestety w dalszym ciągu pozostaje zamknięta, podobnie jak sauny, w których temperatura nie przekracza 60 stopni Celsjusza. Ponadto ograniczamy czas pobytu na naszej pływalni do 1 godziny. To po to, aby dać szansę skorzystać z naszej pływalni większej ilości osób. Jeżeli ktoś z Państwa czuje, że ma jakąś infekcję, w szczególności infekcję górnych dróg oddechowych, bardzo prosimy o wstrzymanie się od przychodzenia jeszcze na razie na nasz obiekt. Aktualnie dostosowujemy nasz obiekt do najnowszych wytycznych. Czekamy na wyniki badań naszej wody i jak tylko dostaniemy zielone światło od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, od razu ustalimy nowy termin otwarcia basenu, o czym będziemy Państwa z pewnością informować. Do zobaczenia.